Nosy, tak się ich nazywa nosy, czyli człowiek, który ma rozpoznawać zapachy. I okazuje się, że ten człowiek potrafi rozpoznać dużo więcej zapachów niż pies policyjny. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się w Łodzi: Ech, śmierć pewnej pani. No, zadziwiające jest to, że kobieta zginęła, powiedziałbym, w środku wielkiej aglomeracji miejskiej. Mało tego, zginęła w parku, gdzie zwykle jest bardzo wiele osób. Dzisiaj wydaje się, że w tej sprawie zrobiono wszystko. No ona wciąż jest niestety niewykryta, zrobiono wszystko z takiego logicznego punktu widzenia, wydaje się, że nic więcej dzisiaj nie można zrobić. No, nie jest wykluczone, że to jest taka historia, m, która będzie miała swój finał dopiero za jakiś czas, dlatego że są wciąż ogromne szanse na to, żeby wykryć sprawcę tego zabójstwa. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Uwaga, uwaga, ważny komunikat. Nasz siostrzany kanał History Hiking otrzymał właśnie nominację do prestiżowych nagród Grand Video Awards, przyznawanych przez magazyn Press. Znaleźliśmy się wśród tak znakomitych twórców jak Bogusław Wołoszański, Cezary Pazura, Kasia Gandor czy Dawid Myśliwiec. Walczymy o nagrodę widzów i możecie nam pomóc. Jeśli podoba Wam się nasza praca, zagłosujcie. Wystarczy kliknąć link w opisie pod tym filmem odszukać film Polak, który ścigał niemieckie bestie Jan Zen, którego autorami są Maciej Regewicz, Mateusz Kudła i Łukasz Herod i oddać głos. Głosowanie trwa do 9 października. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. 4 grudnia 2020 roku. Więc stosunkowo niedawno Park w Łodzi, park imienia Józefa Piłsudskiego, no tak się formalnie nazywa. Miejscowi, czyli łodzianie mówią o nim park na zdrowiu. Wieczorem przypadkowi przechodnie zobaczyli samotnego psa. To był Bigel. On po prostu stał w jakiś sposób w jednym miejscu i wtedy go zabrali. Zabrali go do weterynarza. Tam się okazało, że pies ma chip. Więc bardzo szybko ustalono adres, pod którym ten pies, nazwijmy to, mieszkał. Zabrano go tam, pojechano do, jak się okazało, jednego z domków niedaleko, właśnie tego parku. W domu był wtedy pan, który bardzo się niepokoił, dlatego że jego żona wyszła z psem, to był właśnie, oczywiście ten pies, wyszła z nim na spacer i do tej pory nie wróciła. Pan był zdenerwowany, powiadomił wcześniej policję, ponieważ no, nic podobnego wcześniej się nigdy nie wydarzyło. Pan był zdenerwowany, dlatego że pani Małgorzata to 57-letnia nauczycielka, a więc osoba bardzo solidna, poukładana. Nigdy nic wcześniej się nie zdarzyło. No, wyszła z psem, robiła to wielokrotnie e, w środku miasta, od słynnej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Stamtąd jest zaledwie jakieś dwa kilometry. No poszła do parku. Wprawdzie to grudzień, już godziny wieczorne, około 18, dlatego, że o tej godzinie wyszła właśnie z psem. No, ale to jest park, gdzie praktycznie o każdej porze dnia, wieczorem są ludzie, niektórzy spacerują, niektórzy właśnie wychodzą z psami. Czy mogło się przydarzyć pani Małgorzacie coś złego w środku miasta w parku? No, to było zadziwiające, niemniej jednak rzeczywiście pani Małgorzata z tego spaceru nie wróciła, a odnalazł się jedynie pies. Policjanci do tej sprawy też podeszli bardzo solidnie, no, na tej samej zasadzie, że przecież ta nauczycielka no, nie mogła tak po prostu pójść z domu. Wyraźnie musiało się coś wydarzyć. Ściągnięto policjantów, kilka grup zaczęło jej poszukiwać. No, oczywiście szukano przede wszystkim w parku. W którymś momencie jeden z policjantów zobaczył taką warstwę liści, tak jakby pod tymi liśćmi coś właśnie było. Zaczęto rozgrzebywać to miejsce, no i niestety w środku było ciało pani Małgorzaty. Pani Małgorzata została uduszona. Częściowo również miała ściągniętą odzież, co wskazywało na taki motyw seksualny. I ten motyw seksualny został w śledztwie przyjęty. Obok jej ciała znaleziono w zasadzie fragmenty rękawiczek. To są rękawiczki z nitrylu, bardzo często używane, oczywiście przez służbę zdrowia, najczęściej. Ale też musimy pamiętać, że grudzień 2020 roku. To jest czas epidemii. No, takie rękawiczki nosiło wtedy bardzo wiele osób po to, żeby ustrzec się przed tutaj wirusem COVID-u. Więc no, nie jest to nic nadzwyczajnego, natomiast to był pewnego rodzaju ślad, właśnie te fragmenty rękawiczek z nitrylu, które sprawca, zabójca musiał mieć na rękach. W tej sprawie, jak Wam powiedziałem, zrobiono naprawdę do tej pory dużo. Zastosowano metody, które stosuje się rzadko. Między innymi w połowie grudnia 2020 roku wyższej, z Wyższej Szkoły Policji Saksonii ściągnięto wyjątkowego psa. To taki pies, który potrafi wytropić ślad, zapach w momencie, kiedy od zdarzenia, od historii, od zabójstwa, w tym. Momencie, no, upłynęło już więcej czasu. Zwykle psy tradycyjne, nazwijmy to psy tropiące, już w takich sytuacjach zawodzą, szczególnie w miejscach publicznych, gdzie przychodzi bardzo wiele osób, gdzie te zapachy, ślady nawarstwiają się. Ten pies z Saksonii został przywieziony przyjechał tutaj, oczywiście, do łodzi wspólnie ze swoim przewodnikiem, i ten pies. No, prawie po dwóch tygodniach zwęszył trop. No to wyjątkowa sprawa. Poprowadził do dworca, do dworca PKP to jest łódź kaliska, więc wyglądało na to, że zabójca mieszka, mieszkał poza łodzią, że po zabójstwie poszedł po prostu do pociągu i wsiadł i pojechał. Do miejsca swojego zamieszkania. To jest możliwe, to jest logiczne, dlatego że zabił w miejscu publicznym, albo nie wiedział, że znajduje się w, w parku, w miejscu uczęszczanym, gdzie przychodzi bardzo wiele osób, no, ewentualnie działał pod wpływem jakichś takich emocji, impulsu i dlatego zabił. Ślady jednak wskazywały na to, że był to ktoś spoza łodzi. Kolejną rzeczą, jaką zrobiła policja, to jest opublikowanie, pokazanie zdjęć z kamer, tych kamer, które znajdują się wokół parku. I rzeczywiście w lipcu 2021 roku ludzie mogli zobaczyć trzy ujęcia. Te trzy ujęcia pokazują trzech różnych mężczyzn. Wiemy, że byli w tym czasie w, w okolicach parku, że albo przechodzili przez park. Albo tam po prostu byli. Natomiast, kim są, czy w ogóle mają jakiś związek z tą sprawą, no niekoniecznie, ale to mogą być ludzie, którzy mogą mieć jakieś y, informacje. Nie jest wykluczone oczywiście, że może być to ktoś wśród nich, kto ma bezpośredni związek z tym, co działo się w parku. Ale naprawdę taką rewolucyjną rzeczą było, Kolejne posunięcie policji. Po raz pierwszy w historii chyba śledztw, po raz pierwszy w historii tego typu działań w Polsce zastosowano tę metodę. Jaką o tym za chwilę. W lipcu ubiegłego roku, a więc 2022, niedawno w zasadzie. Policjanci pokazali zdjęcie przypuszczalnego mordercy. Jak to było możliwe, skoro do tej pory nie ma osoby, która mogła go widzieć, skoro nie ma świadka? Otóż okazało się, że na ciele pani Małgorzaty znaleziono ślad yy, biologiczny. Na podstawie tego śladu można było stworzyć, stworzyć profil tego zabójcy. Znaleziono jego DNA, i to pozwoliło na to, że mogliśmy zobaczyć mniej więcej, jak ten człowiek wygląda. To oczywiście genialne. Badania DNA od pewnego czasu, w Polsce się jeszcze tego nie robi, to zrobiła amerykańska firma Parabon, która ma ogromne osiągnięcia w tej kwestii. Okazało się, że na podstawie badań DNA. Oni mogą stworzyć pewnego rodzaju portret, rysopis tego człowieka, do którego to DNA należy. To genialne i rzeczywiście zastosowano to po raz pierwszy w Polsce. Firma sama ma ogromne osiągnięcia. Wygląda na to, że funkcjonując od roku 2018, pomogli w ustaleniu około 240 osób oczywiście na tej podstawie, że badają DNA, a potem no, pokazują, jak ta osoba wygląda czy może wyglądać. Jedną z takich rzeczy było zabójstwo kilkunastoletniej dziewczyny. To było w roku 1972. Ta sprawa była niewykryta, ją zabito na hawajach i w momencie, tam też został zabezpieczony ślad biologiczny, kiedy przebadano ten ślad, stworzono portret y, pamięciowy. Okazało się, że te ślady prowadzą do pewnego prawnika z Nevady, ale w momencie, kiedy dziewczyna została zabita, on pracował, był adiunktem na Uniwersytecie Hawajskim. No i to on wtedy zabił tę dziewczynę. I to rzeczywiście jedno z takich osiągnięć na podstawie właśnie tego kodu DNA. Kod DNA pozwala nam to jest przekazywanie, oczywiście, pewnego rodzaju rzeczy z pokolenia na pokolenie. Rodzice przekazują swoim dzieciom, ale dzięki tej strukturze białek są przekazane pewnego rodzaju cechy, które wiadomo, że w następnym pokoleniu muszą się pojawić. W tym kodzie DNA mamy bowiem nasz wzrost, mamy kolor oczu, kolor. Włosów. Mało tego. Mamy również pewnego rodzaju upodobania czy możliwości sportowe. Zobaczcie, no to jest rzeczywiście genialne osiągnięcie nauki, że mając ślad biologiczny, możemy stworzyć portret pamięciowy człowieka i zobaczyć, jak on wygląda. Na tej podstawie wiemy, że człowiek, który zabił panią Małgorzatę. Miał około 30-33 lat, 5 lat w tę lub w tamtą stronę. Że ma czarne włosy, brązowe oczy. No, już coś o nim wiemy. Wyznaczono także nagrodę. To jest nagroda w wysokości 70 tysięcy złotych. Ona została ustalona przez rodzinę i policję. Oczywiście policja cały czas przez te lata sprawdza kolejne podejrzewane osoby, kolejnych podejrzewanych mężczyzn. Przebadano już chyba setki różnego rodzaju ludzi. No, są kolejne, dlatego że pojawiają się kolejne informacje, kolejne sugestie. Policja cały czas sprawdza. Ważne jest to, że jest ten ślad biologiczny, który w którymś momencie pozwoli na to żeby zatrzymać tego bandytę. Oczywiście policjanci zrobili i robią w dalszym ciągu bardzo wiele, to te chociażby rysopisy, to przeglądanie kamer, sprawdzanie ludzi, którzy mogli być w tym czasie w okolicy, chociażby pracowników, którzy pracowali przy no, orientarium, czyli takie łódzkie zoo. Tych ludzi także sprawdzono no, wiele, wiele innych miejsc. Rozmawiano także z pasażerami, ci, którzy tego wieczoru byli na dworcu Łódź-Kaliska. Rozmawiano z pracownikami kolei mnóstwo tego typu, oczywiście, rozmów, trzeba je liczyć chyba w tysiące. No, w tej chwili możemy przypuszczać dwie wersje. Pierwsza, która moim zdaniem jest mniej, jakbym powiedział, możliwa, to taka, że zabójca, znając zwyczaje pani Małgorzaty, czekał gdzieś w okolicach domu, czekał kiedy wyjdzie z psem. I druga, że to spotkanie było zupełnie przypadkowe, że natknął się po prostu na tę panią, że jak ją zobaczył. Zadziałał jakiś zwierzęcy impuls, jakaś rządza, że rzucił się na panią Małgorzatę i ją udusił. Potem w jakiejś panice pobiegł na dworzec PKP, no i tam wsiadł do pociągu. To wydaje się w tej chwili oczywiście najbardziej możliwe. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Ta sprawa na pewno będzie się jeszcze ciągnęła. Na pewno będą sprawdzane kolejne wersje, no i czekamy na jej rozwiązanie. Na pewno niezmiernie ważne są, będą zeznania ludzi, którzy tego wieczoru, a więc 4 grudnia 2020 roku byli na dworcu Łódź Kaliska. On wtedy musiał być na dworcu około godziny 19:20. Pewnie musiał wyglądać w jakiś sposób niepokojąco. Po takiej zbrodni był pewnie w jakichś emocjach, pewnie był zdenerwowany. Nie jest wykluczony, wykluczone, że był podrapany, bo przecież pani Małgorzata z pewnością się broniła. Więc to może być pewnego rodzaju szczegół, który w tej chwili ci podróżni, którzy byli, mogą sobie uświadomić. I to jest jedna rzecz, apel oczywiście do tych, którzy wtedy na dworcu byli, ale przecież czas, bardzo często o tym mówimy, robi swoje. Nie jest wykluczone, że ten człowiek w jakiś sposób się zdekonspirował, że dał do zrozumienia, czy może dać do zrozumienia to, że ma taką rzecz na sumieniu. Chociażby to, że po pijaku się wygadał, co w przeszłości także takie sytuacje się zdarzały. Z drugiej strony, w połowie 2020 roku, w połowie roku 2020 roku, w łodzi grasował pewien, nazwijmy to, zboczeniec. On podbiegał do kobiet, obłapiał je, przytulał się. No wpadł między innymi za nimi do windy, grasował po całej łodzi, ale również i po Teofilowie, gdzie właśnie to wszystko się działo. Policja pokazała zdjęcia z nagrania tego człowieka, bo on został nagrany właśnie na kamerach wideo. Mało tego, ten człowiek jest bardzo charakterystyczny, ma charakterystyczny wygląd, ubrany charakterystycznie, no ktoś to go zna. Powinien bez problemu go rozpoznać, a tak się jednak nie stało. Zadziwiające jest to, że nikt go nie rozpoznał, co by wskazywało na to, że on jest spoza e, łodzi i że po prostu do łodzi mógł przyjeżdżać. A po drugie, ten człowiek po zabójstwie pani Małgorzaty zniknął, już się więcej nie pojawiał, już no, nie było go nigdzie widać i podobne historie, czyli takie napady lubieżne na kobiety już się nie powtórzyły. Więc myślę, że to jest także bardzo ważny ślad, wa bardzo ważna rzecz. No i tutaj jest apel do tych, którzy mogą rozpoznać tego mężczyznę, żeby takie swoje spostrzeżenia policji po prostu przekazali. Na marginesie tej sprawy, a ten pomysł mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy byłem niedawno w fabryce perfum we Francji i tam się okazało, że tam są zatrudniani wyjątkowi ludzie, tak zwani nosy, tak się ich nazywa nosy, czyli człowiek, który ma rozpoznawać zapachy. I okazuje się, że ten człowiek potrafi rozpoznać dużo więcej zapachów niż pies policyjny. To jest naprawdę też wyjątkowe. Sporo czytałem na ten temat. Ktoś, kto z Was się interesuje kryminalistyką, to może też chce to, zechce to zobaczyć, ale okazuje się, że węch ludzki odgrywa ogromną rolę. Jakoś w wyniku ewolucji myśmy ten węch nieco zatracili na zasadzie takiej. Ktoś tam stwierdził, że węch bardziej przystoi zwierzętom, w związku z tym nie wypada, żeby ludzie używali tego narządu. Często nam się też wydaje, że to smak powoduje rozpoznanie na przykład niektórych potraw. Na przykład jemy e, świeże jabłko, a za chwilę jemy świeżego ogórka, to nam się wydaje, że to jest rozpoznanie poprzez smak, a to nieprawda. Rozpoznajemy poprzez węch. Mamy tylko pięć kubków smakowych, więc tutaj możliwości są bardzo niewielkie i bardzo często, ponieważ ten węch jest gdzieś podświadomie, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę to węch powoduje, że daną rzecz rozpoznajemy. Myślę, że ludzie, którzy są niewidomi, sporo by na ten temat mogli powiedzieć. Ale do czego zmierzam? Ponieważ dzisiaj opowiedzieliśmy o rzeczy wyjątkowej, o tym, że na podstawie śladu biologicznego można pokazać człowieka. W zasadzie można pokazać jakąś, tą, jakąś taką jego fotografię. Nie jest bowiem wykluczone, że nasz węch również może pokazać pewnego rodzaju fotografię człowieka. Już potrafimy zabezpieczać zapach, robimy to, osmologia się tym zajmuje, ale równie dobrze. Może się okazać, to jest ogromne wyzwanie dla nauki, że fotografia tego, jak wyglądamy, jest też zakodowana w naszym węchu. No, jeszcze dzisiaj tego nie potrafimy robić, ale myślę, że to jest yy, przyszłość. No, gdyby tak było, to oczywiście do tego, żeby wywęszyć narkotyki, nie byłby potrzebny pies. Mógłby to zrobić policjant, celnik, strażnik graniczny yy, i zrobiłby to, jak się okazuje, skuteczniej. Ponieważ możemy rozpoznać dużo więcej zapachów niż pies. I to jest, powiedziałbym, wyjątkowość tego wszystkiego, więc wszystko przed nami. Możliwości dla nauki, dla kryminalistyki są jeszcze ogromne, jak widzicie. To się cały czas rozwija i to jest fantastyczne. No ale na dzisiaj to tyle. Oczywiście, oglądajcie nasze kolejne odcinki, i te, które już były. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. No i oczywiście trzymajcie się. Pamiętajcie o trwającym głosowaniu. Jeśli podoba wam się nasz siostrzany kanał History Hiking, zagłosujcie. Wystarczy kliknąć link w opisie pod tym filmem. Odszukać film Polak, który ścigał niemieckie bestie Jan Zen, którego autorami są Maciej Regewicz, Mateusz Kudła i Łukasz Herot i oddać głos. Głosowanie trwa do 9 października. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.